Księga złego, szybciutko. 23 rozdział będę czytał. Będziemy w podobnym temacie dalej się poruszać i Jezule tutaj mówi tak, a po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie od wszystkich Jego nieprzyjaciół, zwróćcie na to uwagę, dlaczego Bóg dał wytchnienie, co spowodowało to, że oni mieli to wytchnienie i co było, na co Bóg wejrzał właśnie w ich sercu, co oni zrobili takiego, że Bóg dał im wytchnienie. Od wszystkich nieprzyjaciół wokoło, a Jozuę postarzał się i posunął w latach, zwołał Jozuę całego Izraela, jego starszych naczelników, sędziów i przełożonych, i rzekł do nich, postarzałem się i posunąłem się w latach. Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan Bóg wasz ze względu na was uczynił wszystkim tym narodom, których to Pan Bóg wasz walczy, gdyż to Pan Bóg walczył za was. Patrzcie. Przedzieliłem wam przez los jako dziedzictwo y, dla każdego plemienia te narody, które jeszcze pozostały, jak również wszystkie narody, które już wytraciłem od Jordanu aż po Wielkie Morze na zachód Słońca. A Pan Bóg Wasz sam wypędzi je przed wami i wydziedziczy je, abyście Wy objęli w posiadanie ich ziemię, jak Wam Pan Bóg Wasz przyobiecał. Starajcie się tylko nader usilnie o to, aby przestrzegać wszystkich. Wszystkiego i czynić to, co jest napisane w księdze zakonu mojżeszowego, i nie odstępujcie od niego ani w prawo, ani w lewo, abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u Was, a imion ich bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali, nie służyli im i nie oddawali im pokłonu. Myśmy się nawrócili do Pana Boga i Bóg yy, pomógł nam wszystkie narody wypędzić. Wszystkie rzeczy, które nas niszczyły, pozwolił nam zostawić. Ale jeszcze widzicie to bardzo dobrze, że pewne rzeczy jeszcze w człowieku zostały. Dlaczego? Dlatego, żeby człowiek nadal pozwolił Bogu pracować w swoim życiu. Jeżeli ja nie pozwolę Bogu dalej pracować w moim życiu, to te narody zniszczą mnie, czyli te grzechy będą niszczyć mnie. Ja muszę dalej dać się oczyszczać mojemu Bogu. Ja muszę nadal przybliżać się do mojego Boga, żeby Bóg mógł usuwać z mojego życia wszystko. Czy już uznajesz, czy ja uznaję siebie za dostatecznie czystego, że mogę mieć społeczność ze świętym Bogiem. W księdze Jeremiasza, 13 rozdział, tam ostatni, 11 werset tego, przypo, tego przypo, jak to powiedzieć, tego przekazu o pasie lnianym jest napisane bardzo wyraźnie. Bóg mówi, gdyż pragnąłem tego, aby cały dom ludzki, cały dom izraelski przylgnął do mnie, aby był moją chwałą, Chlubą i ozdobą. Zobaczcie, co to jest ozdoba. To jest coś, co bardzo mocno jest widać. Ale na kim my mamy być ozdobą? Na Bogu. Masz być chlubą na Bogu, ozdobą na Bogu. Bóg chce się z Tobą i mną chlubić. Wiecie, ozdoba to jest coś, co musi być naprawdę widoczne. Zobaczcie, jaki jest Bóg. Jak my się mamy odróżniać w tym momencie? Jak my mamy być ozdobą na Bogu, skoro Bóg jest tak czysty i tak święty? Jak nasze życie musi wyglądać w tym momencie? Jak życie Jezusa Chrystusa. Bóg mówi, tak jak było wspomniane: Jezusie mam całe swoje upodobanie, jeżeli ja nie będę wyglądał jak Jezus, nie będę każdego dnia oczyszczał swoich szat, każdego dnia nie przybliżał się do Boga w czystości i świętości, to nigdy nie będę ozdobą na Bogu. Nigdy Bóg się mną nie będzie mu lubić. Weź życie na Joba, mówi Bóg. Zobaczcie moich sług, Abraham, zobaczcie innych. Bóg chce się dzisiaj mną i Tobą również lubić. Bóg chce się chlubić swoim ludem dzisiaj. Bóg chce, żeby ja i ty, żebyśmy mieli z Nim czystą, świętą społeczność, ale musimy dawać się oczyszczać. Usuwać. Bóg musi pracować w moim i Twoim życiu każdego dnia. Musimy być poddani Bogu Jego rozwojowi w nas. Nie oddawajcie im pokłonów. Nie kłaniajcie się tym rzeczom, jak kiedyś sobie mówiliśmy. Syn Boży, niczemu się nie pokłonił, co mi było od diabła. Również i my się nie kłaniajmy niczemu. Tylko do Pana Boga waszego lgnijcie i tak czyńcie, jak to czyniliście do dnia dzisiejszego. Dlatego powiem, wypędził Pan przed Wami narody wielkie i potężne, i nikt nie, nie sprostał Wam do dnia dzisiejszego. Wyście to wiedzieli, każdy z nas to wie. Nie bylibyśmy w stanie porzucić tych rzeczy, gdyby Bóg nie był z nami. Bóg mówi: Dalej będę z Wami pracował, dalej będę to czynił, ale Wy pozwólcie mi działać. Jeden mąż pośród was pędzi przed sobą tysiąc, prawda? Niemożliwe rzeczy Bóg pokazał możliwe było. Mogliście to zostawić. Gdyż to Pan Bóg was walczy za was, jak wam przyobiecał, pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby. miłować pana, to jest droga. Aby miłować Pana, miłość to jest ta droga, która nas prowadzi do Boga. To jest Jezus. Pilnujcie się nader silnie, aby miłować Boga i to prawdziwy, wiecie, nie tylko usta, ale niech moje i twoje życie pokazuje, że my naprawdę miłujemy Boga, że my miłujemy się nawzajem, że nam zależy na tym, żeby spotkać się ze Świętym Bogiem, że my chcemy nasze życie poświęcać jemu, żeby on mógł nas używać dla chwały swojej, żeby mógł powiedzieć: Bóg, to jest mój sługa. W którym znalazłem całe swoje upodobanie, bo jest jak mój syn na tej ziemi, żyje czystym, świętym życiem, oddziela się od tych rzeczy tego świata, nie ma w tym wszystkim upodobania, ale chce naśladować mojego syna Jezusa Chrystusa. Zrozumiał, co to jest chrześcijaństwo, zrozumiał, o czym naprawdę, o co naprawdę mi chodzi. I tak się stara każdego dnia żyć w tym posłuszeństwie i w tej miłości do mnie na każdy dzień. Zobaczcie to jeszcze, bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was i będziecie zawierać z nimi małżeństwa, pomieszacie się z nimi wy, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami i one się staną dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. Kiedyś były takie słowa powiedziane, z kim zasypiasz, z tym masz dzieci. Czy to jest Chrystus, czy to jest diabeł. Owoce ciała, owoce ducha, moglibyśmy sobie tutaj przytoczyć. Z kim zasypiasz, z tym masz dzieci. Z kim chodzimy każdego dnia, z kim obcujemy, z tym mamy dzieci. To widać po naszym życiu. Nie zawierajcie z nimi małżeństw. Wiecie, człowiek, kiedy pielęgnuje pewne rzeczy, stare rzeczy, jeszcze mi to nie groźne, to może być. To w końcu dochodzi do. Rozumiecie, to, to są do takiego małżeństwa, i wtedy już jest bardzo trudno to rozerwać. Rodzą się dzieci i coraz gorzej. Grzech rodzi grzech, a to w konsekwencji rodzi śmierć. Aż wyginiecie z tej ziemi, jeżeli będziecie szli dalej w tym kierunku. Oto ja idę drogą całej ziemi. Poznajcie wtedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał Pan Bóg Wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan Bóg Wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo, aż was wygubi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg Wasz. Jeżeli naruszycie przymierze z Panem Bogiem waszym, jakie zawarł z wami, i pójdziecie służyć innym Bogom i będziecie im oddawali pokłony, rozpali się wtedy gniew Pana na was i wyginiecie rychło z tej dobrej ziemi, którą wam dał Pan, zawarliśmy przymierze, prawda? Każdy z nas podpisał akt posłuszeństwa Chrystusowi. I jakie słowa padały wtedy? Chcę żyć dla Twojej chwały. Pamiętacie, pierwsze słowa, my często tą pieśń śpiewamy, kiedy wychodziłem z wody sztu. Postanowiłem mi za Jezusem, nie wrócę już. To było Twoje i moje postanowienie. Podpisałeś się pod tym, ja się pod tym podpisałem. Chcę żyć dla chwały Jezusa Chrystusa. Jeżeli znowu będę odbudowywał to, co zburzyłem, będę przestępca w oczach Boga. Z Ewangelii moglibyśmy czytać o powierzchownym odrodzeniu. Znacie te słowa? Niebezpieczne jest to, żeby y, znowu y, wracać do tych rzeczy. Bo kiedy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, potem wraca i zabiera z sobą siedem duchów gorszych niż ten. I wracają, i stan tego człowieka jest gorszy niż był poprzedni. Jeżeli nie pozostawię wszystkiego, co jeszcze mi oddziela od Boga, ja będę jeszcze gorszy niż byłem. Bóg mówi, wypędzę cię z tego miejsca. 24. jeszcze rozdział. Trzynasty i czternasty werset: Dałem Wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście, to mówi Jezus do mnie i do ciebie. Dałem wam wszystko, nad czym nie pracowaliście. Zdobyłem to dla was. Bóg Chrystusie obłogosławił nas wszystkich, obdarował nas wszystkim, co jest tam potrzebne. Myśmy nad tym nie pracowali, my z tego korzystamy dzisiaj z łaski Boga. Nie korzy możemy korzystać albo nie korzystać. Nie pracowaliśmy nad tym. Dałem wam to, mówi Jezus. Czerpcie z tego. Oddajcie tedy panu zbożną cześć i służcie mu szczerze i wiernie, i usuncie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, z tamtej strony Jordanu, zanim weszliśmy w wody sztu. Zostawmy to wszystko, a służcie panu. Z radością, jak wczoraj sobie mówiliśmy. Słuszmy tak Panu z radością, bo do tego powołani jesteśmy Ty i ja, każdy z nas. I to jest mój i Twój przywilej. Żyć dla Bożej chwały. Niech Bóg pomoże, kochany bracie i siostro, każdemu z nas, aby nasze życie jeszcze bardziej piękniało dla tego Boga. Aby Bóg mógł być coraz bardziej uwielbiony we mnie i w Tobie. Aby jeszcze więcej, Jezus, był widoczny coraz mniej mojego i Twojego życia. Bóg powiedział, to jeszcze czytałem, ten jest Syn mój umiłowany. W nim mam całe opodobanie swoje. Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Nie ma rozdzielenia. Musi zostać odcięte wszystko we mnie, co nie służy Bogu. Nie można służyć Bogu i mamonie, tak jak wczoraj było mówione. Nie można dwóm panom służyć. Nie ma tego rozdzielenia. Człowiek musi się zdecydować, komu dziś chce służyć. Jezuet to powiedział, wy... Zadecydujcie, komu dziś chcecie służyć. Ten 15 może werset. A jeśli by się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wy, wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom amorejskim, których teraz z ziemi mieszkacie, my widzimy, to mieszkamy wśród tego ludu. Lecz ja i dom mój, służyć będziemy Panu Bogu. Wy sobie wybierzcie, mówi Jozue, komu chcecie dzisiaj służyć? Ale wiecie, że jeżeli odwrócicie się od tego Boga, to was to zniszczy. Ale jeżeli pójdziecie za nim, to będziecie szczęśliwym ludem. Chociaż, tak jak było wspominane wiele razy, doznacie różnych trudnych rzeczy: wiele niezrozumienia, wiele cierpienia. To Bogu się tak upodobało i to tak za mocno dotyka naszych serc. Bogu to się upodobało, ale Bóg wie, co z nami robi, I niech czyni dalej swoje dzieło. Na zakończenie jeszcze Ozeasza przeczytam jedenasty rozdział, od pierwszego wersetu. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalam i kadzili Bałwanu. wiecie, drobne rzeczy, ale zobacz co oddziela cię od Boga jeszcze i ja. Zobaczmy te rzeczy, które jeszcze nie pozwalają nam bardziej poznawać Jezusa Chrystusa, żebyśmy naprawdę chcieli go poznawać całym swoim sercem. Zobaczmy co to blokuje tak. A przecież to ja. Uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. Zobaczcie, to się nie dzieje. Zobaczcie, jak Bóg przez ludzi nas pociąga, przez Kościół nas pociąga, więzami ludzkimi nas pociąga. Zachęca nas każdego dnia. Trwaj, w Jezusie Chrystusie. Ile dzisiaj doznaliśmy zachęty, ile wczoraj doznawaliśmy zachęty, pociąga nas tymi więzami, tymi więzami miłości które Bóg włożył w serce człowieka. Pociągajmy się tymi więzami również. To są więzy miłości Bożej, które Bóg wkłada w serce człowieka, aby nas jeszcze bardziej pociągnąć do siebie. Abyśmy byli bliżej siebie i bliżej Boga, w Jezusie Chrystusie. I byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. To czyniłem z nimi każdego dnia. A oni nie wiedzieli, że to ja. Im częściej się odzywałem do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Dlaczego tak się działo? Bo taki jest człowiek. Gdzieś jeszcze człowieka coś trzyma, i człowiek będzie musiał się oddalać od Boga. A Bóg chce, jeszcze raz powiem, On chce, żebyśmy byli blisko Niego, żebyśmy byli każdego dnia bliżej Niego, jeszcze bliżej podejść. Bóg mówi: To jeszcze nie jest to, jeszcze bliżej podejść do mnie i do Ciebie, jeszcze bliżej podejść. Abyśmy jeszcze bardziej mogli doświadczać Bożej obecności w swoim życiu, aby Bóg mógł być uwielbiony przez moje i Twoje życie, abyśmy tak lgnęli do niego, aby być Jego ozdobą, żeby Bóg mógł powiedzieć: Zobaczcie, to jest ozdoba, to jest ten człowiek, to jest Kościół umiłowany, który jest wszczepiony w Jezusie Chrystusie, którym ja się chlubię na tej ziemi. Kościół to jest czyste święte miejsce, to nie jest jakaś tam wiecie, to jest czyste święte miejsce, to jest coś. Co ma pokazać chwałę Jezusa na tej ziemi. I Bóg chce się chlubić dzisiaj Kościołem na tej ziemi. I chce, żebyś Ty był cząstką i ja tego Kościoła. Amen.